Cześć. Sylwester Stallone jest amerykańskim aktorem, scenarzystą i reżyserem, który przeszedł drogę od skrajnej biedy do majątku wartego niemal $500 milionów. W naszym filmie dowiesz się, jak osiągnął taki sukces i dlaczego w Hollywood uważa się go za bezwartościowego aktora. Nasz bohater przyszedł na świat 6 lipca 1946 roku w Nowym Jorku. Jego matka, Jacqueline, znana również jako Jackie, była zagorzałą fanką aktora Tyrona Powera i pragnęła nazwać swoje pierwsze dziecko jego imieniem, lecz w akcie urodzenia odkryła coś zupełnie innego. To ojciec dziecka, Frank, zapisał swojego syna jako Michaela Sylwestra Gardencio Stallone. Frank był imigrantem z Sycylii, właścicielem małej sieci salonów fryzjerskich i był znany ze swojego gwałtownego temperamentu. Jackie, która dorastała w zamożnej rodzinie, odnoszącego sukcesy prawnika, związała się z mężczyzną, który obracał się za każdą kobietą i w domu zachowywał jak prawdziwy tyran. Sylwester przez pierwsze lata swojego życia większość czasu mieszkał z nianią, którą zatrudnili jego rodzice. Widywał się z nimi tylko w weekendy, a i te spotkania były bardzo skromne. Brak miłości odbił się na chłopcu. W 1950 roku urodził się drugi syn, Frank Jr. Dobrobyt rodziny wzrósł, a zachowanie Stallona seniora nie zmieniło się, więc w 1956 roku Jackie złożyła pozew o rozwód. Sylwester zamieszkał z ojcem i desperacko próbował zasłużyć na jego miłość, ale wszystko poszło na marne. Problemu dodawały również skutki urazów porodowych spowodowanych użyciem kleszczy. Z powodu błędu położników lewa strona twarzy Sylwestra została częściowo sparaliżowana, co wpłynęło na jego mowę. Wada ta prześladowała go przez całe życie. Chłopcy nazywali mnie krzywą gębą i ciągle pytali, czy mogą powiesić parasol na wardze, wspominał aktor. Stallone był często wyśmiewany przez rówieśników, co skłoniło go do podjęcia decyzji o zbudowaniu masy mięśniowej. Używał do tego części samochodowych ze złomowiska oraz materiałów budowlanych, a z wiekiem niemal całkowicie poświęcił się treningom na siłowni. W wieku 13 lat Sylwester został wyrzucony z 14 szkół z powodu złego zachowania, a w wieku 15 lat znalazł się w Charlotte Hall Military Academy dla nastolatków z problemami. Wtedy też zamieszkał z matką, ale ta wciąż nie okazywała mu żadnych uczuć. Przez całe jego życie tylko raz pocałowała syna. Stało się to tuż po rozwodzie. W tamtych latach Stallone zaczął boksować. Zainteresował się także piłką nożną, a po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej poszedł do koledżu, gdzie zaczął grać w teatrze studenckim. Następnie w 1965 roku wyjechał na studia do Szwajcarii, jednocześnie dorabiając jako trener. Pojawiła się później wersja, że w ten sposób aktor uniknął służby wojskowej, jednak w 1991 roku złożył pozew o zniesławienie i wygrał tę sprawę. Po powrocie do Ameryki w 1967 roku Sylwester rozpoczął studia na Uniwersytecie w Miami, gdzie specjalizował się w sztuce dramatycznej, ostatecznie decydując, że zwiąże swoje życie ze sceną. W 1969 roku Stallone opuścił uniwersytet i wyruszył na podbój nowojorskich teatrów. Młodzieniec próbował występować w filmach, ale niewielkie role nie rozwiązały problemów finansowych. Wtedy natknął się na ogłoszenie o castingu do filmu Przyjęcie u Kitty i Stada. Był to film dla dorosłych, ale nie miał specjalnego wyboru. Za dwa dni zdjęciowe w 1970 roku aktor dostał $200. Niedługo przed tym Sylwester został wyrzucony na ulicę za zaległości w czynszu i przez 3 tygodnie spał na nowojorskim dworcu autobusowym. Wtedy było mi wszystko jedno, zagrać w filmie czy kogoś okraść, wspominał aktor. Gdy już stał się sławny, film ponownie został wydany pod tytułem Włoski ogier. Potem było jeszcze kilka drobnych ról, ale przeważnie reżyserzy odmawiali Stallone'owi ze względu na problemy z mową, więc na chleb zarabiał jako portier, bramkarz na wejściu, a nawet czyszcząc klatki w menażerii. Sylwester dzielił mieszkanie w Nowym Jorku ze swoją dziewczyną Saszą Chuck. Pobrali się w 1974 roku, a później mieli dwóch synów, Sega i Seroga. U młodszego zdiagnozowano autyzm i nie pojawiał się publicznie, podczas gdy starszy, Sage, zdążył wystąpić w kilku filmach, ale zmarł młodo w 2012 roku na atak serca.
W 1974 roku Sylwester otrzymał rolę w filmie Książęta z Flatbush, za którą, jak sam przyznał, zapłacono mu 25 podkoszulek. Po tym doświadczeniu przeniósł się do Hollywood. W 1975 roku aktor zagrał w filmach Więzień drugiej alei, Capone, Żegnaj laleczko, odcinkach kilku seriali telewizyjnych i w filmie akcji science fiction Wyścig śmierci 2000. Za tę rolę Sylwester otrzymywał $700 tygodniowo. W marcu tego samego roku aktor obejrzał walkę Muhammada Aliego i tak się nią zainspirował, że postanowił napisać scenariusz do filmu o bokserze, który nigdy się nie poddaje. Przez 92 godziny nie wychodził z domu, a historię udało mu się przenieść na ekran dzięki wielkiemu szczęściu. Stallone był akurat na przesłuchaniu do innego filmu, ale roli nie dostał. W trakcie rozmowy wspomniał, że pisze scenariusze, co skłoniło producentów do poproszenia go o przesłanie historii na temat Rockiego. Początkowo studio filmowe zaproponowało Sylwestrowi $150 000 pod warunkiem, że główną rolę zagra inny aktor. Po długich negocjacjach producenci zgodzili się, aby to Stallone wcielił się w Rockiego. W zamian aktor zgodził się na obniżenie swej gaży do $23 000. Podobno w tamtym momencie na jego koncie było zaledwie $106, a on sam nie mógł sobie pozwolić na utrzymanie swojego psa, dlatego chciał go sprzedać za $50. Zdjęcia były ciężkie, podobnie jak same przygotowania do nich. Po pierwsze, musiał nauczyć się naśladować profesjonalnego boksera, a po drugie, zrobić idealną formę. Stallone nawet rzucił palenie, gdy zorientował się, że nie wytrzymuje 5 minut na ringu bez zadyszki. Film odniósł ogromny sukces, zdobywając 10 nominacji do Oscara. Stallone stał się trzecim aktorem w historii, który jednocześnie otrzymał nominację za najlepszą rolę męską i najlepszy scenariusz. Ostatecznie twórcy zdobyli 3 statuetki, w tym za najlepszy film. Po filmie Fist i reżyserskim debiucie Stallona Paradise Alley ukazała się druga część Rockiego. Przygotowując się do zdjęć, Sylwester zgodził się zmierzyć ze swoim trenerem w wyciskaniu na ławeczce i poważnie uszkodził mięsień piersiowy. Od tego czasu jedna strona jego klatki piersiowej była bardziej umięśniona od drugiej. W 1981 roku ukazały się 2 filmy – thriller Nocny Jastrząb oraz sportowy dramat Ucieczka do zwycięstwa o drużynie piłkarskiej jeńców wojennych z czasów II wojny światowej. Po zdjęciach aktor przyznał, że gra w piłkę nożną była trudniejsza niż boksowanie w samym Rockim. A potem nadszedł rok 1982, w którym Stallone zaliczył 2 wielkie hity kasowe. Jednym z nich był Rocky III, który zarobił ponad $250 000 na całym świecie, ustępując w box office jedynie E.T. Stevena Spielberga. Drugim hitem była pierwsza część Rambo, w której nikt w Hollywood nie chciał zagrać, włącznie z Sylwestrem. Jednak $3,5 000 przekonało go do przyjęcia tej roli. W USA film przeszedł bez większego echa. Przy budżecie wynoszącym $15 000 zarobił $47 000. Ale na świecie Rambo sprzedawał się niczym ciepłe bułeczki, co przyniosło łącznie ponad $125 000 i zapewniło Stallone'owi status supergwiazdy światowej. W 1984 roku nasz bohater otrzymał swoją gwiazdę na hollywoodzkiej Alei Sławy i spróbował swych sił w innym gatunku, występując w musicalowej komedii Kryształ Górski, za którą otrzymał garze w wysokości $4 000, a także złotą malinę. Dla tej roli Sylwester porzucił oferty zagrania w filmach, które stały się wielkimi hitami. Mowa tutaj o Miłość, Szmaragd i Krokodyl czy Gliniarz z Beverly Hills, czego później bardzo żałował. Rok później krytycy chłodno przyjęli kontynuację historii Rambo, chociaż prezydent USA Ronald Reagan pochwalił Stallona za stworzenie nowego symbolu amerykańskiej armii. Za ten film aktor ponownie otrzymał Złotą Malinę. Podobny los spotkał 4. część Rockiego, za którą otrzymał rekordowe $12 000 oraz Złotą Malinę za najgorszego reżysera. Tymczasem żona Stallona miała już dość licznych jego zdrad, złożyła pozew o rozwód, domagając się odszkodowania w wysokości $33 000. Czara goryczy przelała się, gdy na jaw wyszedł romans Sylwestra z Bridget Nielsen. Ta dwójka poznała się na planie Rockiego 4 i w 1985 roku wzięli ślub, ale małżeństwo przetrwało tylko 2 lata. Na pożegnanie Bridget wywalczyła od aktora $1 000.
1986 roku Stallone zaprezentował film akcji Cobra, za który otrzymał 13 milionów dolarów. W Ameryce film okazał się rozczarowaniem. Od produkcji z tak wielką gwiazdą jak Stallone oczekiwano znacznie więcej. Uważa się, że krytycy zaczęli wyolbrzymiać negatywne opinie o Sylwestrze, nie przepuszczając okazji, by nazwać go najgorszym aktorem w historii. W USA setki gazet i magazynów rozpisywały się o tym, a telewizja była pełna programów, które sprawiały, że nawet osoby niezainteresowane dowiadywały się, że Stallone jest słabym aktorem. Na świecie jednak nie dotarło to do tylu ludzi, więc podczas gdy w Stanach Cobra otrzymała 6 nominacji do Złotej Maliny i słabo rodziła sobie w kinach, globalnie film zarobił ponad 100 milionów dolarów. Kolejnym projektem Stallona był przeciętny film Ponad Szczytem, za który dostał 13,5 miliona dolarów, a w 1988 roku ukazał się Rambo 3. Za tę rolę aktor otrzymał 16 milionów oraz kolejną Złotą Malinę. W następnych kilku latach z udziałem Sylwestra pojawiły się filmy, które też nie spełniły oczekiwań. Osadzony, Tango i Cash, Rocky 5, Oscar. Za każdy z nich aktor otrzymywał 15 milionów dolarów i nominacje do Złotej Maliny. W tym samym okresie Stallone zagrał w komedii Stój, bo mamuśka strzela, w której wcielił się w rolę policjanta, którego matka wtrąca się w śledztwo. Za ten film ponownie otrzymał Złotą Malinę i uważa się go za najgorszy w karierze Stallona. Przyjął rolę tylko po to, by zrobić na złość Arnoldowi Schwarzeneggerowi, który rozpuścił plotkę, że sam chciał ją zagrać. Oczywiście Arnie po prostu zrobił sobie żart z przyjaciela, ale Sylwester dowiedział się o tym dopiero wiele lat później. Seria takich niepowodzeń mogłaby podkopać pozycję nawet największej gwiazdy, jednak Stallone ostatecznie przełamał złą passę w 1993 roku, kiedy niemal jednocześnie na ekrany kin trafiły filmy Na krawędzi i Człowiek-demolka. Sylwester Stallone twierdził, że niezbyt podobał mu się scenariusz filmu Na krawędzi, ale zawsze bał się wysokości i uznał, że ten film pomoże mu pokonać strach. Jeśli wierzyć aktorowi, to lęk wysokości zniknął, a on zarobił na filmie 15 milionów dolarów. Sam film zarobił 255 milionów przy budżecie 70. Jeszcze pod koniec lat 80. Stallone poznał modelkę Jennifer Flavin. Nazwał ją swoim ideałem – bezinteresowna, kochająca i bardzo cierpliwa. Jednak to nie przeszkadzało mu w ciągłym zdradzaniu jej. Dopiero w 1995 włoski temperament Stallona nieco się uspokoił i na kolanach błagał Jennifer o przebaczenie. Para pobrała się po 9 latach związku i doczekała 3 córek. W międzyczasie filmografia aktora wzbogaciła się o film Specjalista, za który otrzymał 12 milionów dolarów. Specjalista radził sobie w box office całkiem nieźle. Przy budżecie 45 milionów zarobił 170. Tradycyjnie Sylwester otrzymał kolejne nominacje do Złotej Maliny i razem z Sharon Stone zdobył nagrodę za najgorszą parę ekranową. Krytycy mieli wtedy prawdziwe święto. Dwie tak znienawidzone postacie i to w jednym filmie. Stallone otrzymał 15 milionów dolarów za wysokobudżetowy film akcji Sędzia Dredd, który słusznie zdobył nominację do Złotej Maliny, a w filmie Tunel z 1996 zarobił 17,5 miliona i pokonał jeszcze jeden swój lęk, mianowicie klaustrofobię. Aby urozmaicić swoje portfolio i zagrać poważniejszą rolę, Stallone zgodził się na występ w thrillerze Copland za 60 tysięcy dolarów. Według jego słów praca nad filmem była dla niego interesująca i sprawiła mu przyjemność, jednak nie pomogła w karierze. Zresztą nie pomogła również jego zdrowiu. Przybierając na wadze do roli, Sylwester nabawił się rwy kulszowej, przyspieszonego bicia serca, problemów z trawieniem i bólów głowy. Copland oznaczał de facto koniec kariery Stallona jako supergwiazdy. Następnie ukazała się nieudana komedia Spalić Hollywood, a także animacja Mrówka Z, w której aktor użyczył swego głosu. W 2000 roku premierę miał film akcji Dorwać Cartera, za rolę w którym Sylwester zarobił 20 milionów dolarów. Po premierze filmu fani zaczęli podejrzewać, że ich idol przeszedł lifting twarzy. Aktor nigdy nie przyznał się do korzystania z usług chirurgów plastycznych, ale z roku na rok zmiany w jego wyglądzie stawały się coraz bardziej widoczne i nie chodziło tutaj o starzenie się. Najbardziej zauważalne były zmiany w okolicach powiek i brwi. Stallone miał naturalnie opadające powieki, jak jego matka Jackie Stallone, znana z zamiłowania do operacji plastycznych. W
tym samym roku otrzymał kolejną Złotą Malinę jako najgorszy aktor stulecia. Scenariusz do swojego kolejnego projektu, filmu Wyścig z 2001 roku, napisał osobiście. Otrzymał za niego 20 milionów. Produkcja ta zyskała reputację jako najbardziej nierealistyczny film o wyścigach samochodowych. Następnie pojawiły się filmy Detox z honorarium 20 milionów dolarów, Słodka zemsta, Pokerzyści, komedia Mali agenci 3D, trójwymiarowy odjazd, za którą zdobył Złotą Malinę, a także serial Las Vegas. Po tylu niepowodzeniach Stallone postanowił zrestartować swą karierę i powrócić do legendarnych postaci Rockiego Balboa oraz Johnny'ego Rambo. W grudniu 2006 roku odbyła się premiera Rocky Balboa. Film kosztował tylko 24 miliony dolarów i zarobił 155. Powrót okazał się sukcesem również dlatego, że krytycy zaczęli dostrzegać zalety gry aktorskiej Stallone'a. Po Rockim nadszedł John Rambo, który co prawda wypadł nieco gorzej, ale nadal zdobywał dobre oceny od widzów i otrzymał stosunkowo pozytywne recenzje. To wszystko skłoniło Stallone'a do stworzenia Niezniszczalnych. To projekt Stallone'a w pełnym zakresie. To on stworzył pomysł, napisał scenariusz, wyprodukował film, zagrał główną rolę i go wyreżyserował. Pomimo tego, że znowu otrzymał nominację do Złotej Maliny, film zdobył wysokie oceny i trzykrotnie zwrócił się w box office, zarabiając 250 milionów dolarów. Niezniszczalni uczynili Stallone'a jedynym aktorem w historii Hollywood, który zagrał w filmach zajmujących pierwsze miejsca w box office przez 5 kolejnych dekad. W 2012 roku ukazał się sequel Niezniszczalnych, który okazał się jeszcze bardziej widowiskowy i przyniósł Stallone'owi 15 milionów dolarów. Następnie Stallone zagrał wspólnie z Arnoldem Schwarzeneggerem w filmie akcji Plan Ucieczki, za który otrzymał 10 milionów. Pojawił się również w sportowym dramacie Legendy Ringu, dramacie Motywacja oraz w trzeciej części Niezniszczalnych, za którą dostał 15 milionów dolarów. W 2015 roku Stallone użyczył głosu w animacji Ratchet i Clank oraz zaprezentował kolejną odsłonę historii o bokserze w filmie Creed – Narodziny Legendy, za którą zdobył Złoty Glob. 3 lata później ukazała się druga część Creed'a, a pomiędzy nimi premierę miały Strażnicy Galaktyki 2 i animacja Crackersy dla zwierząt. Wkrótce potem portfolio Stallone'a wzbogaciło się o kolejne filmy, takie jak Po własnych śladach, drugą i trzecią część fantastycznego thrillera Plan ucieczki, a w 2019 roku premierę miał piąty film o Rambo, zatytułowany Ostatnia krew. Krytycy uznali zakończenie tej historii za nieco nieudane, jednak Sylwester jest pewny, że Rambo nadal jest symbolem młodych żołnierzy. W 2021 roku Stallone wcielił się w rolę króla reptili w filmie o superbohaterach Legion Samobójców – The Suicide Squad, opartym na komiksach o tej samej nazwie. Niedawno zagrał również starzejącego się superbohatera w firmie Samarytanin. Sly to film dokumentalny o życiu i spuściźnie Sylwestra Stallone. Miał swą premierę w 2023 roku. Nawet w zaawansowanym wieku Sly utrzymuje swoją muskularną sylwetkę dzięki regularnym treningom. W ciągu ostatnich 10 lat wystąpił w kilku filmach akcji, udowadniając, że mimo przekroczenia 70 nadal jest w świetnej światowej formie. Miliony fanów Rockiego i Rambo wieszały jego plakaty w sypialniach i podziwiały go jako prawdziwego chłopaka z sąsiedztwa. Mimo nieustannej krytyki jego talentu aktorskiego, nie ma wątpliwości, że Sylwester Stallone jest ikoną w historii kina. Na dzisiaj to już wszystko. Zostaw koniecznie łapkę w górę, jeśli dzisiaj dowiedziałeś się czegoś nowego, napisz komentarz i do usłyszenia.